To był bardzo trudny rok dla całego polskiego mleczarstwa. Myślę, że nie tylko polskiego mleczarstwa. Głęboki kryzys, jaki już w ubiegłym roku zaistniał na rynkach światowych, odbił się też bardzo niekorzystnie na polskim przemyśle mleczarskim. Ale najwięcej strat z tego tytułu ponieśli rolnicy, gdyż bardzo mocno spadły ceny skupu mleka. Przypomnę, że dochodziły one już prawie do 2 zł. A w pierwszym półroczu tego roku zeszły nawet do 80 groszy, czy też poniżej. Był to bardzo trudny rok, ale myślę, spowodowany kryzysami światowymi. Zresztą często trudno też do wytłumaczenia sobie, co było tak naprawdę powodem. Czy kapitał spekulacyjny, czy też celowe działanie na znaczne obniżki cen mleka. Ale myślę, że ten trudny okres czasu jest za nami. Od 2-3 miesięcy sytuacja w branży się zdecydowanie poprawia, no, na co bardzo czekają, zwłaszcza producenci mleka, dostawcy mleka, producenci krów mlecznych. A dzisiaj świętujemy. Nie jest to święto samo dla siebie, zwłaszcza, że sytuacja jest tak trudna. Chcemy tu pokazać naszemu społeczeństwu, pokazać wielkopolskie mleczarstwo, bo jest to święto nie tylko Kolskiej Spółdzielni, ale jak w samej nazwie, Wielkopolskie Święto Mleka połączone ze Świętem Powiatu Kolskiego. O co chodzi? Mniejsze firmy, które też się tutaj dzisiaj wystawiają, nie mają ani szans, ani takich możliwości, ani pieniędzy na zaprezentowanie swoich produktów. Dzisiaj każdy, kto tutaj się zgłosił, będzie mógł przedstawić swoją produkcję, będzie mógł się pochwalić swoją produkcją. A cel jest jeden, żebyśmy w Wielkopolsce zaczęli tak jak inni, jak inne państwa, jak chociażby Niemcy, zacząć chwalić swoje i przede wszystkim kupować to, co jest produkowane w Wielkopolsce, bo jest to produkt najwyższej jakości, a kupując, wybierając na półce produkt produkowany w Wielkopolsce, popieramy i tych, którzy tutaj pracują, którzy produkują i tych, którzy pracują na rzecz i swojej rodziny, i swojego regionu, i Wielkopolski. Kupujmy Wielkopolsce, a zwłaszcza kupujmy kolskie. Olbrzymia promocja produktów mleczarskich, a w Wielkopolsce przecież z tego też słyniemy, bo tych spółdzielni mleczarskich mamy bardzo dużo i bardzo prężnych. No, spółdzielnia w Kole jest jedną z najprężniejszych nie tylko w Wielkopolsce, ale też w kraju, więc to jest bardzo ważne. Natomiast te instrumenty wszystkie, które może prezentować rząd i przedstawiać, żeby i cena mleka była wyższa, nie było problemów ze zbytem, ale również tych produktów, które później są przetwarzane, jest niezwykle istotne. Oczywiście od wielu lat mamy z tym określone trudności, niemniej jednak, tak jak mówiłem, promocja, jeszcze raz promocja. To znaczy przede wszystkim tymi instrumentami, o których mówiłem, instrumentami, które stwarza rząd, bo tak naprawdę to te kompetencje są po stronie rządu i on ma wpływ w dużej mierze na to, jak kształtują się ceny, bo przecież to wokół tego wszystkiego się kręci. Oczywiście to, o czym mówiłem, czyli o promocji, to jest bardzo ważne, ale samą promocją niewiele jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich cen na rynku i nie będziemy mogli we właściwy sposób konkurować z innymi krajami Unii Europejskiej. Myślę, że to się udaje, bo nasi producenci są do tego bardzo dobrze przygotowani i spółdzielnie mleczarskie też są do tego przygotowane, ale cały czas trzeba czuwać i starać się rozwiązywać szereg tych problemów, które jeszcze utrudniają tą działalność. Najczęściej maślanka oczywiście, bo ona jest szczególna, specyficzna i jak porównuję z innymi, to jest, powiedziałbym, nawet bezkonkurencyjna. Oczywiście znany jest serek wiejski, bardzo popularny i bardzo smaczny. Masło tutaj z Koła jest też bardzo wyśmienite, więc można by było szeroką gamę tych produktów wymieniać, ale od maślanki jednak zaczynając.